Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj z dużą przyjemnością zajmę się recenzją kontynuacji Crysisa. Gry, która w 2007 roku stanowiła dla wielu wybitną produkcję, stawiając przy okazji bardzo wysoko poziom wymagań dla drugiej części. Najnowsze dzieło Crytek'a jest bardzo przyjemnym potwierdzeniem, że wąskie, do bólu oskryptowane strzelaniny nie zdominowały jeszcze rynku shooterów, co cieszy i napawa nutką optymizmu na przyszłość. Oczywiście Crysis 2 nie został skryptów pozbawiony, wręcz przeciwnie. Stanowią one nieodłączny element zabawy, ale nie determinują kierunku poruszania się bohatera, a są raczej zbiorem widowiskowych efektów, które fenomenalnie wzbogacają fabułę i podnoszą realizm świata gry na niespotykany do tej pory poziom. Zanim jednak przejdę do szczegółów, muszę zwrócić uwagę na rewelacyjny silnik graficzny i optymalizację. Crysis 2 na moim niezłym, ale niewybitnym sprzęcie dostarczył świetnych wrażeń, które zapamiętam na bardzo długo. Po raz kolejny Crytek podnosi jakościową poprzeczkę, którą przeskoczyć będzie piekielnie trudno. Zacznijmy zatem od konstrukcji rozgrywki, która składa się z szeregu powiązanych ze sobą kolejnych misji. Poszczególne wyzwania, jakie stawia przed nami fabuła, zbudowane są na podobnej zasadzie, ale pozwalają na bardzo swobodny wybór sposobu, w jaki do nich podejdziemy. Każdą misję możemy przechodzić albo ruszając do walki z opuszczoną przyłbicą i potężną giwerą w dłoni, albo też po cichu skradając się od przeciwnika do przeciwnika. To jednak nie wszystko. Wybierając jeden ze sposobów prowadzenia gry, możemy także wybrać jedną z kilku możliwych ścieżek, jakimi będziemy się poruszali. Dzięki temu każdą misję możemy przejść na kilka różnych sposobów, co gwarantuje mnóstwo zabawy i to na dłuższy czas. Sama fabuła nie należy do specjalnie wybitnych. Mamy złych, bardzo złych i paskudnych, z którymi przyjdzie nam toczyć dosyć intensywne walki. Jednak nie sama fabuła się liczy, ale sposób jej opowiadania, który zdecydowanie zasługuje na uznanie. Połączenie ciekawych misji, widowiskowych kryptów i krótkich filmów wykonanych na silniku gry dostarcza bardzo przyjemnych wrażeń. Do tego dochodzą rozważania na temat możliwości naszego pancerza, który z biegiem rozgrywki zdaje się nabierać coraz ciekawszych właściwości. Mamy zatem prostą, ale dobrze zrealizowaną fabułę, skrawki nurtującej tajemnicy i genialną oprawę audiowizualną. To wszystko pcha nas przez grę z prędkością rozpędzonego pocisku. Ciężko się od tego wszystkiego oderwać, choćby tylko na moment, by zrobić w miarę rzetelną recenzję. Okej, podsumowując, bo znowu się niepotrzebnie rozgadałem, na plus rewelacyjna oprawa, optymalizacja silnika, fenomenalne skrypty, doskonałe filmiki przedstawiające fabułę i szybka, bogata, zróżnicowana akcja. Do tego przepięknie oddany Nowy Jork, który początkowo zniszczony, ale kolorowy i słoneczny, zmienia się z czasem w mroczne piekło, pełne zainfekowanych obywateli, szybkich i niebezpiecznych obcych oraz wyjątkowo wrednych ludzi, którzy po raz kolejny okazują się być największym zagrożeniem dla ludzkości. Minusy? Jeszcze nie stwierdziłem. Crysis 2 jest zdecydowanie najlepszą strzelaniną, w jaką kiedykolwiek grałem. Nie jestem co prawda specjalnym autorytetem w tej dziedzinie, bo moje zainteresowania kieruję w stronę innych gatunków, ale dlatego też z dużą swobodą mogę sobie pozwolić na przyznanie grze 95 punktów na 100. A jak ktoś uważa, że się nie znam, to pewnie ma rację. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia i do usłyszenia. Down there. Approach with caution.